Sonia, Barbara Wypych, da szansę Robertowi, Filip Gurłacz. W 1410 roku odcinku M jak miłość dziewczyna Urząd Morski uwi się na randkę przez internet, ale wezwana do akcji nie dotrze na miejsce. Powodem zamieszania będzie napad na kantor i strzelanina, której ofiarą będzie Bartek, Arkadiusz Smoleński. Policjant to wykorzysta i w 1410 roku odcinku M jak miłość znów zaprosi koleżankę z pracy na randkę. Gdy tylko w M jak miłość Robert dołączył do pracy na komisariacie w Grabinie, między nim i Sonią zaiskrzyło. Nie była to jednak oczywista znajomość. Policjantka podpadła nowemu koledze już pierwsze dnia służby, gdy nazwała go Szczawiem z Warszawy. Później siostrzenica Kisielowej, Małgorzata Różniatowska, przekonała się, jakim bawidamkiem jest Robert. Bratanek księdza, Maciej Damięcki, co rusz podrywa nowe, nawet żonate, kochanki. To nie podoba się Soni, która solidaryzuje się z kobietami o złamanych sercach. Tymczasem policjant wciąż próbuje ją poderwać. Kolejne zaproszenia na randki skutkują jedynie odmową. W 1410 roku odcinku M jak miłość coś się jednak zmieni. Sonia Urząd Morski uwi się co prawda na randkę przez internet, ale nie dotrze na miejsce, bo zostanie wezwana na akcję do miejskiego kantoru. Podczas strzelaniny Bartek zostanie ranny i to on będzie powodem całego zamieszania. Robert postanowi wykorzystać sytuację i znów zaprosi Sonię na spotkanie po godzinach pracy. Czy tym razem dziewczyna się zgodzi? Proszę zasubskrybuj kanał. Dziękuję za likę.